Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i dzisiaj zapraszam Was na film o nowościach marcowych. Jest ich zatrzęsienie, więc od razu zaczynam wymieniać. Oczywiście zaczynam już tradycyjnie od Nowego Zrozum. Zapytaj filozofa, wszystkie pytania, które chcieliście zadać, to świetna książka o filozofii. Autor z kilkoma profesorami i studentami filozofii rozstawił stolik w centrum Nowego Jorku i wywiesił karteczkę Zapytaj filozofa. Książka jest zapisem rozmów z ludźmi i znajdziemy w niej rozważania i nad sensem życia, i nad tym, czy ketchup jest smoothie. I to jest kolejna świetna książka w serii. W marcu będzie też bardzo dużo książek o ciekawych kobietach. Będzie absolutnie genialna, niezwykła 366 kobiet, które zmieniły bieg historii i na pewno zrobię o niej osobny film. To jest zbiór kobiet, nie tylko tych wybitnych i dobrych, ale również złych i wszystkie mają wspólną cechę, najczęściej są pomijane. Rewelacyjnie też zapowiada się Na łasce brutali, kobiety w świecie medycyny. To jest połączenie moich ulubionych tematów, więc nie mogę się już jej doczekać. Sama historia medycyny jest momentami wstrząsająca, ale jeśli spojrzeć na nią z perspektywy kobiet, to wiele rzeczy brzmi jak wzięte z horroru. Będą też świetne reportaże o kobietach. Buntowniczki z Afganistanu to opowieść o afgańskich kobietach i ich walce o niezależność. Przesłonięty uśmiech o kobietach w Korei Południowej to z kolei opowieść o życiu kobiet w Korei Południowej. I ważną książką też wydaje się być Gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach. Dowiemy się, jak to jest być grubą w świecie, która grubości nienawidzi, skąd się biorą uprzedzenia, na czym polega fatfobia i jakie są jej skutki. Ale to jeszcze nie koniec książek o kobietach. Selma Lagerlöf, nowoczesna Szwedka, początkowo nie zwróciła mojej uwagi, bo po co czytać biografię osoby, o której się wcześniej nie słyszało, ale Selma to pierwsza laureatka literackiej Nagrody Nobla, a to zmienia postać rzeczy i bardzo chętnie ją poznam. Bardzo ciekawie zapowiada się też W domu snów Carmen Marie Machado. Ja tej autorki nie znałam wcześniej, to będzie nasze pierwsze spotkanie. I to jest autobiograficzna historia o przemocy w związku i myślę, że to może być mocna rzecz. I jeszcze będą wznowienia Toni Morrison. W marcu mamy Najbardziej niebieskie oko. I teraz czas na wyznanie. Ja nigdy nic Toni Morrison nie czytałam. I myślę sobie, że może te wznowienia właśnie będą świetną motywacją, żeby po nią sięgnąć. Toni Morrison jest pierwszą czarną kobietą, której przyznano literacką Nagrodę Nobla, a jej książki są ponoć rewelacyjne i ważne, tak wszyscy mówią i po prostu trzeba przeczytać. Dalej mamy książkę Cała siła, jaką czerpię na życie, świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, w Polsce. W czerwcu 2020 roku ogłoszono konkurs, na który nadesłano 180 prac i one były napisane przez osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk, różnych klas społecznych i wszystkich regionów Polski, a także osoby mieszkające na emigracji. To jest prawie 1000 stron poruszających tekstów i to jest rzecz, której nie wolno przegapić. Jest jeszcze Różowy trójkąt, los homoseksualisty w III Rzeszy. To jest historia o losie homoseksualistów w III Rzeszy na bazie rozmów z Rudolfem Brazdą. On był ostatnim żyjącym więźniem obozów koncentracyjnych, skazanym z nazistowskiego paragrafu 175. Na ten temat kilka książek w Polsce już mamy, ale myślę, że każdą kolejną też warto przeczytać. I książką, na którą bardzo, bardzo czekam, jest Bellevue, 3 stulecia medycyny i chaosu w najbardziej znanym szpitalu Nowego Jorku. Został założony w 1736 roku i jest najstarszym amerykańskim szpitalem. Możecie sobie wyobrazić, co tam mogło się dziać przez tyle czasu. Dzisiaj możecie go kojarzyć jako inspirację do serialu New Amsterdam, ale ten szpital to o wiele więcej historii. Leczono w nim tysiące żołnierzy wojny secesyjnej, tam utworzono zalążek pogotowia ratunkowego i zorganizowano pierwszą szkołę pielęgniarską dla kobiet. To właśnie ten szpital spopularyzował fotografię medyczną i leczenie psychiatryczne oraz zachęcił Nowy Jork do podejmowania zintegrowanych działań w dziedzinie zdrowia publicznego. Nie przegapił też żadnej książki o śmierci. Wszyscy wiemy, jak to się kończy. To refleksja o życiu i umieraniu. Jedna z autorek jest doulą umierania, druga jest przedsiębiorczynią pogrzebową i to może być bardzo dobra książka. Ciekawie też zapowiada się, jak kochać zwierzęta w świecie człowieka. Henry Mans podejmuje prywatne śledztwo, żeby się przekonać, czy moglibyśmy współistnieć z innymi gatunkami na sprawiedliwszych zasadach. Zatrudnia się na przykład w ubojni i na fermie hodowlanej, pisze o naszych poglądach na temat polowań, ogrodów zoologicznych, przyławiania mórz, spotyka się z kucharzami, hodowcami, aktywistami, filozofami, naukowcami i wizjonerami techniki, którzy zmieniają naszą opinię o zwierzętach. Pierwsze kroki, jak staliśmy się ludźmi, to jest z kolei opowieść, która łączy historię, naukę i kulturę i dzięki niej dowiadujemy się, co pozwoliło ludziom stać się dominującym gatunkiem na naszej planecie i co nam dało chodzenie na dwóch nogach i co przez to straciliśmy. Będą też trzy świetne książki o miastach. Niedźwiedzia przysługa, jak w amerykańskim miasteczku nie powstała libertariańska utopia i co nieco o Baribalach. I to jest historia o pewnej grupie ludzi, którzy postanowili zignorować wszystkie zasady i stworzyć sobie własne miasto bez właśnie żadnych zasad. O utopiach czytałam już wiele razy i za każdym razem jest to temat bardzo fascynujący i to też będzie świetna historia. I tak samo świetnie zapowiada się Metropolis. Autor pokazuje, jak przez stulecia zmieniały się miasta. Odkrywa m.in. tajniki narodzin miast, jak Uruk czy Babilon. Zabiera nas w podróż po ateńskiej Agorze, odwiedzamy XIX-wieczny Bagdad, kolorową paryską Belle Époque. Jest nawet zniszczona i odbudowana Warszawa. Porusza również problemy XXI wieku, dzielnic nędzy czy zrównoważonego rozwoju miasta w obliczu kryzysu klimatycznego. I są jeszcze legendy miejskie, niesamowite opowieści i niewyjaśnione tajemnice całego świata. Ja bardzo lubię tajemnice, a legendy miejskie to całkiem fascynujące zjawisko i chyba do tej pory nie czytałam żadnej książki o nich, więc jestem bardzo jej ciekawa. I ciekawym tematem też jest długowieczność. Książka Tajemnice długowieczności, jak przyjaźń
przyjaźń, optymizm i życzliwość pomagają dożyć 100 lat, to jest popularno-naukowa książka o tym, co w naszym życiu powinno być naprawdę ważne, jeżeli chcemy żyć jak najdłużej. Dobry opiekun, prawdziwa historia o medycynie, szaleństwach i morderstwach. To jest książka, która już nawet w tytule ma wszystko to, o czym lubię czytać, medycynę, szaleństwo i morderstwa. I to jest historia jednego z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców, który może odpowiadać za śmierć nawet 400 osób. Charles Cullen to dyplomowany pielęgniarz z 16-letnim stażem, został ochrzczony przez media aniołem śmierci. Będzie na Netflixie film o nim i myślę, że warto przeczytać najpierw książkę. Ważną książką też będzie Ocalała z chińskiego gułagu. To wstrząsająca relacja autorki, która jako pierwsza Ujgurka uciekła z chińskiego gułagu i odważyła się o tym opowiedzieć. Od 2017 roku trwają wzmożone represje wobec Ujgurów. To jest turkojęzyczna muzułmańska grupa etniczna zamieszkująca Chiny i ponad milion Ujgurów zostało zamkniętych w tak zwanych obozach reedukacyjnych i po prostu trzeba czytać takie książki. Nie nazywaj tego kultem. Sekta Nexium, niewolnictwo seksualne w elitach amerykańskiego show biznesu, to jest opis działalności sekty Nexium właśnie. Powiem szczerze, że wcześniej w ogóle o niej nie słyszałam, musiałam wygooglować w ogóle, jak to się czyta. I przez lata działalności Nexium stało się wpływową organizacją o międzynarodowym zasięgu, z jej usług korzystały tysiące osób, a jednak była to tylko przykrywka dla działalności przestępczej, której ofiarami padały setki kobiet i to też będzie bardzo ciekawy reportaż. I świetnie też zapowiada się na gorącym uczynku duchy artystów. Znane nam osoby, autorzy lektur szkolnych i powszechnie uważane za mało ciekawe, są pokazane zupełnie w nowym świetle. Jest na przykład romansujący Mickiewicz, który dziwnym trafem nie może przedrzeć się do powstania, o czym ponoć marzył. Jest Sienkiewicz, który cudem został uratowany przez Stalina. Jest Julian Przyboś, zarozumialec zakochany w uczennicy. Jest Julian Ochorowicz, słynny filozof, wynalazca, wywołujący i fotografujący duchy. Jest demoniczny Przybyszewski. Jest Konopnicka, kokietująca mężczyzn i kobiety. I ja uwielbiam takie książki. I mamy jeszcze Tajemnicze historie z pogranicza światów. Tadeusz Oszubski przytacza niezwykłe zdarzenia z życia znanych postaci. Też może być fajnie. Mam też kolejną medyczną propozycję i to jest Stan krytyczny, opowieści z pogranicza ludzkiego życia. Autor jest lekarzem intensywnej terapii i oprowadza nas po swoim oddziale, opowiadając o swojej pracy. Do zapowiedzi wrzuciłam też Ślepą kuchnię, jedzenie i ideologię w PRL. Nie jestem pewna, czy ją szybko przeczytam, bo to jest 550 stron porządnego opracowania tematu, ale na pewno to interesująca pozycja dla wszystkich, którzy PRL kochają i jedzenie też. I jeszcze kolejna świetna książka Iana Stewarta, Po co nam matematyka? Wydaje się, że dzisiaj znajomość matematyki nie jest aż tak bardzo potrzebna na co dzień jak kiedyś, ale autor pokazuje, że bez matematyki nasz świat natychmiast przestałby istnieć i Stewart generalnie pisze świetne książki i polecam wszystkie. I jeszcze trzy ostatnie popularno-naukowe książki. Strach się bać Bralczyka to oczywista oczywistość na takiej liście. Wszystkie jego książki są doskonałe, a ta najnowsza jest bogato ilustrowanym leksykonem poświęconym słowom i wyrażeniom wywołującym lęk. Księżyc z naszej księgarni to jest absolutnie przepięknie wydana książka popularno-naukowa dla dzieci, o księżycu oczywiście. Zdecydowanie warto zwrócić na nią uwagę. I jeszcze Pszczoły. O pszczołach mieliśmy już mnóstwo książek, ale nie mam zupełnie poczucia, że temat się wyczerpał. O pszczołach i ludziach ma fantastyczny podtytuł. Od tańca zwiadowcy do pszczół zabójców, od Arystotelesa do Kubusia Puchatka. Ja uwielbiam takie książki i z przyjemnością ją przeczytam. I czas na powieści. Śmierć Viveka Ojiego, autorstwa Akweke Emezi, osoby piszącej pochodzącej z Nigerii. To jest historia nieheteronormatywnego chłopaka, który dorasta w nigeryjskim miasteczku. I ja uwielbiam poznawać literaturę, która do tej pory była mi zupełnie nieznana i taka książka zdecydowanie znajduje się na liście do przeczytania. Będzie też nowa książka Richarda Flanagana, Żywe morze snów na jawie. Ja jestem totalnie zakochana w jego książkach, choć są one zupełnie inne od tych, które zwykle czytam. I trochę się boję jednak, że ta najnowsza będzie zbyt oniryczna dla mnie, sądząc po opisie, ale nic, to sprawdzę na własnej skórze. Jest jeszcze Nieprawdopodobna ucieczka Uriasza Heepa. I to jest sztos, książka, którą pokochacie i która jest spełnieniem marzeń każdego książkoholika, a w moim przypadku powodująca jeszcze jedno marzenie, chcę taką grę komputerową, bo główny bohater potrafi sprowadzać postacie z książek do rzeczywistości, niech to wystarczy na zachętę. I teraz kryminalnie. Będzie nowa książka Riley Seger, Zamknij wszystkie drzwi. Pamiętacie, pisałam o Wróć przed zmrokiem, to była świetna książka i w tym przypadku liczę na to samo. Mamy znowu thriller plus elementy horroru, przeklęty budynek, więc myślę, że będzie bardzo dobrze. Postanowiłam wrzucić też Stare kości, książkę duetu Preston i Child. Przymierzałam się kiedyś do ich serii, ale nigdy się to nie wydarzyło, więc może teraz. Historia jest bardzo ciekawa, mamy dwie główne bohaterki, współczesną zagadkę kryminalną plus XIX-wieczną wyprawę pionierów. Dla mnie bomba. I jeszcze też Kamila Läckberg. Ja nie przeczytałam ani jednej jej książki, ale mentalista zwrócił moją uwagę, bo głównym bohaterem jest właśnie mentalista, a ja mentalistów bardzo lubię, więc może czas się z Kamilą zaprzyjaźnić. Wprawdzie książka napisana jest razem z Henrykiem Fexeusem, ale myślę, że będzie się liczyło. I na koniec mam jeszcze dla Was kilka książek dla dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę dla dorosłego też. Księga Żywych Sekretów to jest historia dwóch dziewczynek, które nagle przenoszą się w świat swojej ulubionej powieści. Ja kocham taki motyw. Baśnie dla nieustraszonych dziewczynek to druga książka tej autorki. Mogliśmy poznać już baśnie, których nie czytano dziewczynkom. Zawsze warto czytać dzieciom takie książki, w których to dziewczynki są głównymi silnymi bohaterkami. I jest jeszcze Piękno i Bestie, Niebezpieczne baśnie. To baśnie, które znamy, ale napisane z nowej perspektywy, opowiedziane przez prawdziwego mistrza słowa klasyczne historie, które poruszą cię do głębi i przypomną, że nie są i nigdy nie były wyłącznie opowiastkami dla dzieci. Ja jestem zaintrygowana. I już tak naprawdę na koniec trzy książki. Duma i podejrzenie zachwyciła mnie pomysłem na fabułę. To jest feministyczna wersja klasycznej powieści Jane Austen, nie tylko dla młodzieży, z kryminalną zagadką w stylu Agaty Christie i mnóstwem humoru. Lizzie Bennet jest prawniczką, która postanawia udowodnić swoją wartość w męskim świecie i rozwiązać pewną zbrodnię, a pan Darcy to prawnik oskarżony
oskarżonego o tę zbrodnię. Bardzo fajny pomysł i liczę tylko na świetne wykonanie. Jest też nowa książka Johna Greena, który jest znany z powieści dla młodzieży i to jest jego pierwsza książka non-fiction. To jest zbiór opowieści pochodzących z jego podcastu, w którym recenzuje różne aspekty życia planety z człowiekiem w roli głównej i przyznaje im oceny w 5-gwiazdkowej skali. Myślę, że to może być bardzo ciekawe nie tylko dla nastolatków, ale szczególnie dobre właśnie dla nich, bo nauka podana w zabawny i lekki sposób jest zawsze na plus. I już na taki koniec, animowana klasyka w przepięknym wydaniu, która znalazła się tu ze względu na okładki. Są piękne, nic nie poradzę. I to wszystko. Dajcie znać, na co wy czekacie. Przyznaję, że tym razem kilka książek w sumie mogłabym ostatecznie usunąć z tej listy, ale jednak trochę było mi szkoda, no bo przecież nigdy nie wiem, która z nich zainteresuje kogoś z was. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i cóż, pozostaje mi życzyć udanego czytelniczo marca. Będzie się działo i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.